Śledziaki, dzisiaj troszeczkę zamrozimy atmosferę. A czemu? Bo przybył do nas kalendarz z Krainy Lodów 2. Ja po prostu kocham Frozen, zarówno jedynkę, jak i dwójkę. Koniecznie mi napiszcie, czy oglądaliście obydwie części, która wam się podoba bardziej i czy wolicie Annę, czy Elsę. Ale najpierw, jeśli zapukany słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje, niech teraz koniecznie kliknie przycisk subskrybuj, ponieważ kitek zatrafisz. Kitek. Co? Świnka. Tak. Łap świnkę. Przypominam! I świnka z uszami. Dobrze, ale nie mam Olafa. Zepsułaś uszy! Przypominam również o łapkę w górę, ponieważ jeśli chcecie zobaczyć więcej Krainy Lodu na moim kanale, zostawcie teraz 3000 łapek w górę. Dzisiaj rozpakujemy to cudeńko, zobaczymy, co takiego skrywa, ale powiem wam, jak to już jest coś narysowane, to ja mega się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, co takiego jest w środku. Dobra, co tutaj dużo mówić? Przechodzimy do naszego kalendarza i miejmy nadzieję, że tam będzie Olaf! No i nasz kalendarz prezentuje się tak, z Disney, z Frozen 2. Ja uwielbiam po prostu Frozen, a moją ulubioną postacią jest oczywiście Anna. To ja go zamówiłem. No, patrzcie, jak jest tutaj holu, jest naprawdę przepiękny, a to ma takie piękne śnieżynki. Tu jest bałwan, nie, tu jest bałwan. Czemu? Albo nie, tu jest to bałwan. Jest Anna. Tu będzie Olaf, tu jest. Dobra, poczekaj, czekaj, jeszcze chcę zobaczyć, co jest Olaf, możemy się założyć. Chcę zobaczyć, co jest z drugiej strony. Zobaczcie tylko, to coś jest z drugiej strony, czyli jak odpakujemy ten kalendarz, teoretycznie można wyciąć tą końcową stronę i zrobić z tego opakowanie na pewnie te rzeczy. Na prezenty. Ale mega. Ej, to jest naprawdę super. Jeszcze się z czymś takim w kalendarzach nie spotkałam. Dobra, no to zaczynamy od jedyneczki. I naszą jedyneczkę mamy tutaj. A, wow, ale się... Ojej, ojej, o nie. Coś ty zrobiła. Kitek, weź to wyjmij. No zepsuła. Au. Olaf, Olaf w pierwszym okienku. I pod jedyneczką mamy Olafa już od razu. Szóstką. Ja myślałam naprawdę, że on będzie troszkę później, a on od razu jest taki piękny, perłowy. Zobaczcie, jaki on jest naprawdę śliczny w formie bryloczka. I ja jestem mega szczęśliwa, bo Olaf był moją ulubioną postacią i w sumie Anna. No ale Olaf też. Także, dobra, bierzemy Olafa i idziemy dalej. Ale że na pierwszym miejscu najważniejsza postać? Bo dla niektórych warto się roztopić. I tuż obok mamy dwójeczkę, więc zobaczmy, co takiego my tutaj mamy. Tu jest, się kończy. Nasza dwójeczka. Jestem jej paznokciami, nie mogę tego otworzyć. I dam, da, ra, dam. To jest... To są w ogóle rzeczy chyba oficjalnie z Disneya, bo wszędzie jest logo, także naprawdę postarali się z tym kalendarzem. To jest gumka do włosów, która jednocześnie może być i bransoletką, i gumką. I ona właśnie polega na tym, że ona teoretycznie nie ciągnie za włosy, ale ja osobiście nie lubię tych gumek sprężynkowych, bo moim zdaniem są niewygodne i mi bardzo zjeżdżają z włosów, ale to dlatego, że mam bardzo śliskie włosy. Zobaczcie, jaka trójeczka jest ogromna, strasznie jest duża, może to będzie już jakaś figurka wielka. Będzie Elza. No możliwe. I dajemy, strasznie twardo się to futrzane. To jest pompon z Elzą. O matko, naszym pomponikiem jest Elza. Jest piękna Elza w formie pompona. Troszkę nie rozumiem tej idei, czemu zamiast... Musisz zaśpiewać teraz. Tak. Czemu zamiast tułowia ma jeden wielki pompon? Tego nie rozumiem, ale jest bardzo ładnym bryloczkiem. Po i na zimę. Na zimę jest idealny. Uważam, że jest bardzo ładny i bardzo fajnie jakościowo. I z tyłu ma brokat. Czwóreczka przy naszych początkowych i czwóreczka jest mała. Ja będę strzelał, to będzie... Nie wiem co. A bo ja mam tu listę, której wy nie zobaczycie, a ja mam. Cicho, nie zdradzę, co jest w środku. Mamy coś kolorowego. To jest spinka do włosów, zobaczcie. Jak na przykład z tyłu sobie zepniemy włosy, tak można właśnie ją użyć, żeby była taka śliczna kokardka z serduszkiem i Elzą. No dobrze, Elza, Elzą. Ale gdzie jest Anna? I nasza piąteczka. O! Naprawdę, ten kalendarz dzisiaj ze mną nie współpracuje. No dawaj! Okej. Okay. I piąteczce... Jej, czy to jest ciasteczko? Oreo? Nie? Nie? Ciasteczko? Nie? To nie ciastko, to jest strugaczka, teraz widzę, faktycznie. I tu pewnie ma, tak, cały magazynek. Bardzo lubię takie strugaczki, bo nie lubię co chwilę biegać do śmietnika, żeby wystrugać. To znaczy, że będzie ołówek. Zastróżka. Co? Believe in yourself, czyli uwierz w siebie. Znowu mamy, tak, zastróżka albo strugajka. Dajcie znać, jak wy piszecie. Strugaczka, zastróżka, temperówka czy strugajka? Temperówka. No. Ciekawe, kiedy będzie w końcu Anna, bo to znowu jest Elza. Ale mam piękną halo. Strugaczka im się bardzo podoba. Szósteczka, czyli Mikołajki, czy ty musi być naprawdę coś fajnego. No bo w końcu to, oj! Będzie Anna. Mikołajki, Anna myślisz? Anna Czerza będzie, ja myślę, że to jest Anna. Au, nie mogę tego wyjąć. Kitek na ratunek przybył. To jest przepiękna figurka Anny, czyli wreszcie Anna. Udało się i wreszcie ją dostaliśmy jako... A kto trafił? Kto trafił, że będzie pod szóstką? No kto? Dobrze, no kto? Dobrze. Kitek wiedział. Mikołajki się bardzo nam udały. Tutaj jest ona w tej pięknej pielerynie swojej, chyba to jest królewska peleryna, to jakieś włoski się przykleiły. I jest naprawdę ładna, jest leciutką figurką w formie bryloczka. Jestem z niej mega zadowolona. I pasuje do naszego Olafa wymiarowo. No, Olaf chyba był trochę niższy przy niej, no ale pomijmy to. On jest ze
śnieg mógł się powiększyć. I Kitek, ja chcę. Kitek właśnie będzie moim pomocnikiem. Będę elfem. I tutaj w środku. No chodź. Mamy coś małego. A nie chwila, to są dwie rzeczy. I w tym okienku nie mamy jednej, a mamy dwie. Dwie spineczki do włosów. Znowu z Elzą, więc Elza znowu przoduje. Są one piękne, brokatowe. Powiem wam, że są naprawdę ładne. Te rzeczy póki co bardzo zaskakują mnie jakością i strasznie mi się podobają. I mam jedno pytanie. Co bardziej wolicie? Annę czy Elzę? Ja na przykład wybrałbym Annę zdecydowanie. Kitek, czy nie? Honory, otwórz ósemeczkę. Jakie to jest proste, a ty narzekasz. No. Ja cię kręcę, czy to jest gumka do zmazywania z Olafem? Zobaczcie, jak ona jest śmieszna i wydaje mi się, że ona jest taką dobrą gumką do zmazywania, bo jest naprawdę mięciuśna. Czasem niektóre są takie sztywne i wręcz plastikowe, a ta jest naprawdę przyjemna, więc wydaje mi się, że bardzo dobrze będzie spełniała swoje zadanie. I jest przepiękna. Dziewiąteczka. I tutaj jest jakaś kokardka. O, Anna wreszcie trochę nadrabia i mamy tutaj śliczną gumeczkę, chociaż w takiej małej gumeczce, co ja ledwo tam palca zmieszczę. No, to jest pierścionek taki. No nie, no to miała być gumka do włosów. Załóż, że to nie jest pierścionek. O, mateczko, no widzisz? Dobra. Idealnie pasuje. No nie, nie o to chodziło raczej, ale jest bardzo ładna, tylko jest troszeczkę za mała. Ale wreszcie mamy tu Albo Annę. Ty jesteś za duża. Cicho. Kitek, teraz ostrożnie, bo dziesiątka jest na jej twarzy. Nie, poczekaj. No. Nie ma. Ojeju, jej oko. To się... o nie, walczy ze mną. Oddaj no mi to. Ej, no zaraz pęknie. Dobra, dawaj, teraz. No chwilę. Ej, no serio się zawiesiło. Po wielu trudach udało nam się to odkleić, ale naprawdę było ciężko. I tutaj mamy wisiorek, przepiękny by the way wisiorek z Elzą. On jest na gumkę, czyli przez głowę wkładany. Mam nadzieję, że się nie rozleci, jak będę próbowała go założyć. I jest tutaj prześliczna Elza, znowu Elza. I wszystko jest w takiej jej kolorystyce, więc naprawdę jestem zadowolona. Taki ala choker w sumie dla mnie. Jedenastka z całego napisu Frozen. Ona jest strasznie długa. No tak. To jest linijka. Nie mówię, że jest zła. Jest bardzo ładną linijką i do szkoły się idealnie przyda, więc mamy już w sumie tak, mamy strugaczkę i teraz mamy linijkę, więc przyda się teraz jakiś długopis? Ołówek. No dobra. Słuchajcie, jesteśmy już w połowie, to będzie dwunastka, czyli połowa naszego kalendarza, Kitek, czyń honory. To ja? No tak, otwórz ta. Przecież to jest takie proste. No dobrze, no. I w tej samej kolorystyce co wisiorek mamy bransoletkę. Zobaczcie, jak ona jest ładna. Tym razem z Anną, więc będą tworzyły świetny zestaw. Zobaczcie, jak je ustawię obok siebie. W ogóle to można przerobić na ten taki charms do telefonu, żeby nam wisiał. Też by to wyglądało mega. A razem mają naprawdę fajny zestaw, no i jako siostry wyglądają super. Dajcie znać, czy macie jakieś rodzeństwo. Jesteśmy w połowie. A teraz trzynastka, pechowa lub szczęśliwa. Przekonajmy się, jaka tym razem będzie dla nas. Otworzysz kolejne. Dobra. Ja się zajmuję trzynastką, bo to będzie moje szczęście. I tu mamy gumkę do włosów z piękną kokardką i patrzcie, tak, to jest warkocz Elzy. Trochę to jest creepy, bo to jest jakby jej ścięty warkocz, ale zakładając ją mamy jeszcze dodatkowego warkocza. Przy moich ciemnych włosach to pewnie będzie śmiesznie wyglądać, ale uważam, że i tak to jest naprawdę ładne. Proszę bardzo, Kitek, masz tutaj czternastkę. Dziesiątka. Tak. I w naszej czternastce mamy znowu... To jest to samo? I znowu tutaj mamy taką tyci gameczkę, taką totalnie tyci. No jak ja mam to włożyć? No ledwo na palca bym to zmieściła. Przestań. No, ale tym razem z Elzą, a wtedy była... Z Anną. Wtedy była z Anną, teraz jest z Elzą i będzie pasować do tych spineczek. Ciekawe, czy spineczki też będą z Anną, bo gumki były i takie, takie. No zobaczymy. O nie, twarz Elzy teraz przelepi. Piętnastka. A w piętnastce pierścionek? Co to jest? Olaf! Po raz drugi! Trzeci! Po raz trzeci Olaf! Jest to pierścionek? Czy to jest zaręczyny? Z Olafem? No kurczę, Kitek, widzisz, no nie pośpieszyłeś się, bo Olaf był pierwszy. Jest naprawdę jak? Przecież ja ci boski. Kupiłem to! Ej, nie! Tak, bo tak naprawdę ja go sam schowałem, po prostu chciałem go kupić dla ciebie. O, mi się naprawdę podoba i ten pierścionek jest jednym chyba z najlepszych rzeczy, która tutaj była i na pewno będę go nosiła. Jeszcze Olaf pod jedynką. Szesnastkę tutaj, poproszę, Kitek. Mój wierny pomocnik. Elfem jestem. Słuchajcie, teraz się zaczęłam zastanawiać. Patrzcie, tutaj mamy Annę i Elzę. I tu mamy znowu tą taką gumkę, którą można zakładać i na włosy, i na rękę. To może tutaj się coś odczepiło? Myślisz? Chociaż tutaj nie, tu jest metka, tutaj tej metki nie ma. Tylko dziwne, po prostu to jest jedyna rzecz, na której nie ma nic z Frozen. Ja muszę chyba przeszukać ten kalendarz. Siedemnastka, powoli zbliżamy się do końca. Ale mega. Czy to będzie znowu coś do włosów? Chyba tak. A dobra, ta spineczka też nic nie ma z Anny i Elzy. Po prostu ma kolory i tutaj znaczek Disneya, więc okej, to uznajemy. Jest bardzo ładna, jest to spineczka. Jest piękna i na pewno będę ją zawsze zakładać do nagrań,
bo jest naprawdę rewelacyjna. I w sumie taka na sezon zimowy, lodowisko i tak dalej. Mega. Ile glitteru. W ogóle jak to przerażająco wygląda, o mateczko. Tak, teraz tutaj poproszę 18 kitek. A ona jest taka, o ma... Ona jest duża, ale... A, ona jest w ten sposób. I co, znowu linijka? Nie. No kitek, miałeś rację, mamy tutaj ołówek, niezastrugany jeszcze ołówek z... Tam jest taka mała... O, Elza, tam jest mała Anna i mały Ona. To jest Anna? Tak, jest tam Anna. A faktycznie, myślałam, że to jest ten chłopak. No właśnie, i powiem ci, że ich w ogóle nie ma. No myślałam, że to jest Krzysztof, ale to jest, jest Anna. No okej, okay, będzie pasować tam do... Poczekaj, może zastrugamy go od razu i przetestujemy naszą strugaczkę. Będzie dobre, to będzie dobre. Tak, 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 okej. Okay. Ale jak nie działa? No co, strugaczka czy ołówek? No i nasza zastróżka idealnie go wystrugała, co prawda jest troszeczkę ledwo różowy, ale taki w sumie jest ładniejszy. 19. Ojeju. Co? Co się stało? Nic, no wcisnąłem za mocno. Okej, okay. A to jest coś dziwnego, bo ja... O matko, to jest jakaś kartka? To jest jakaś... O, wyleciało! A w tym była chyba opaska zaciskowa. Przetestujmy ją. Okej, okay. Udało się, wcisnęłam się w nią. I tam są jakości. Tak, i tutaj w ogóle to jest pierwsza rzecz, którą można trafić inną. W każdym kalendarzu jest inna opaska. I tutaj jest od rzadkości, tutaj są te najpopularniejsze, tutaj są rzadsze, a co są ultra rzadkie. I my mamy tą, czyli rzadką, może to nie jest ultra rzadka, ale jednak jest rzadka, także super sprawa. Ale śmiesznie, że w każdym kalendarzu jest co innego, pierwsza się w sumie z tym spotykam. Daj okejkę. Słuchajcie, tak szukam 20, ona jest taka malutka tutaj, dlatego jej nie zauważyłam. Jak ciężko, stawia opór. I to jest taśma? Tak, jak myślałam, jest to taśma, która jest stronger together, czyli silniejsi razem, z naszą główną trójką, którzy wyglądają przeuroczo na tym. I zaraz może Klitkowi zaklejmy usta. Nie no, przetestuj to. Przetestuj, dawaj. Czekaj, zobaczymy, jaka jest silna. To jest początek. Skoro ma być silna, to musisz ją rozerwać. Chyba, czy będzie tak samo silna. Ale nie, stronger together, czyli razem jesteśmy silni, a no, nie, że ona jest silna. Oni są razem na tym. Aha, że ona ma być silna. Tak, przecież okay. To jest chyba nawiązanie do tego, czy nie? Wątpię. Rozwijamy. I dawaj, i pociągnij. Zobaczymy, czy się rozerwie. Wow. Ale nie, tak się nie rwie. Co ty zrobiłaś? Na rozciąganie. Aha, wybacz, sorki przypał. 21 już tak blisko do świąt. I co my tutaj mamy tym razem? Mamy tu serduszko z Anną i Elzą. Uroże wyglądają, ale właśnie nie wiem, co to jest. Chyba myślę, naklejka, to jest naklejka. A taka jedna mała naklejka w okienku? A czemu nie? No w sumie... Szkoda, że nie ma całego zestawu, to by było troszeczkę lepiej. Bo jedna to tak przykro. No musiałam się w czymś przyczepić, bo ten kalendarz jest za idealny, więc no kitek musiałam się przyczepić, wybacz. Ja wiem, co to jest. To jest naklejka na plecak. Na plecak? Tak, tak jest tutaj napisane. Ale i tak jest jedna tylko. No wiem dobra, to. No nie ma. Widziałam na środku takie serduszko. 22, kitek, no dajesz. A teraz pozostały ostatnie dwa. Czy to jest jakiś krem? Myślę, że to krem. Wydaje mi się, że to są kolczyki. Kiedyś miałam takie z gazetki Witcha. Kolczyki, które się nakleja, czyli w sumie naklejki na uszy, jeśli ktoś nie ma przebitych. I tak, to są na pewno te. Czy tutaj mamy po niemiecku? Tak, earring. Tutaj mamy tak, stickers earrings, czyli jeśli ktoś nie ma przebitych uszy, to jest naprawdę fajna sprawa, a jeśli ktoś by chciał na przykład mieć drugą przebitą dziurkę obok jednej, to też można sobie przykleić zamiast kolczyka, więc uwielbiam takie coś i na pewno sobie przykleję. I teraz 23. I tutaj co my mamy? To są, a nie, jedna rzecz. Co? I to jest gumka do włosów. Ona też była z takich gumek jakby nieinwazyjnych, na zasadzie, że żaden taki metal ani nic nie będzie nam przeszkadzać w naszym włosom, więc jak ona jest zdrowsza. To tak dziwnie wygląda. Ojej. To nie? No. Znika Olaf. Olaf, nie znikaj. Nie roztapiaj się. I ją też można nosić na ręku. Olaf lubi ciepeł. Aczkolwiek ona jest taka, no na pewno ją będę używać. Ale tak, 3x3. Dajesz kitek ostatnie okienko, czyli 24. Masz, kończysz. No dobra, już. I tu, ale myślałam, że to jest dłuższe, a nie, to jest dłuższe. Kolejna figurka! I 24 zaskoczyła nas niesamowicie pozytywnie. Zobaczcie, jaka ta Elza jest śliczna. Ma przepiękną pelerynę, taką swoją przezroczystą. To jest ta Elza po przemianie. Pięknie rozwiane włosy. Gdzie jest to Renifer? Nie ma Renifer. Svena. Gdzie jest Renifer? To jest Sven. I popatrz, o jak one ładnie razem wyglądają. No, Olafa daj. Olafa jeszcze brakuje. Tylko Olaf jest najmniej wymiarowy, ale aj, cicho. Ale i tak wyglądają przecudnie. Jejcie, no tak, ona jest wyższa od niej, mimo że Anna jest w obcesach, a ona jest na bosaka. No ale może tak było, w sumie nawet nie wiem, w sumie ona jest starsza, więc może tak jest, nie wiem, jeśli tak wiecie, to mi napiszcie. No, dajcie mi koniecznie znać, jak wam się podobał ten kalendarz. I upewniam się, ale nie, nic już chyba tutaj nie ma w tym kalendarzu, a więc tak, to był cały kalendarz adwentowy. Dajcie mi koniecznie znać, która z tych rzeczy podoba wam się najbardziej. Moim faworytem jest oczywiście Olaf spod jedyneczki, jest przesłodki. A wasz? Piszcie koniecznie. Mówiłem, że pod jedynką najlepsze. Pamiętajcie subskrypcji. Dzwoneczkiem. Pa wszystkim, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nasz kalendarz wam się podobał. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę, żeby wesprzeć naszego Kitka i naszego Olafa. A my z Uciekiem widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa.